Jak smakują wczesnośredniowieczne potrawy? Czy trudno jest władać mieczem bądź toporem? A także jak fachowo wyprawić zwierzęce skóry, mając do dyspozycji wyłącznie naturalne środki? Aby przekonać się o tym, wcale nie trzeba mieć do dyspozycji wehikułu czasu. Wystarczy odwiedzić grodzisko Gąszczyk w Siedlcu w gminie Mstów, gdzie jak co roku tuż przed wakacjami odbywa się piknik rycersko-archeologiczny Słowiański Gąszczyk – Waleczni Przodkowie. Trudno się dziwić, że od 4 lat docierają tu coraz większe rzesze miłośników historii, bo doprawdy trudno o lepsze miejsce, w którym poczuć można atmosferę wczesnego średniowiecza i to wszystkimi zmysłami. Jest to grodzisko, czyli pozostałości dawnego grodu. Grodzisko to jest, ma bardzo ciekawe ułożenie, ponieważ jest na takiej skarpie, na takiej płaszczyźnie. Tutaj to, co widzimy po prawej stronie, to jest teren Majdanu, czyli tak jakby wewnętrzny plac grodu. Natomiast od strony łatwo dostępnej, czyli gdzie wzniesienie to jest łagodne, jest otoczony podwójnym wałem kamiennoziemnym. Przez ten wał przecina, jest przejście, prowadzi brama. My prowadziliśmy tutaj badania, także troszkę o tym jakby stanowisku już wiemy. Tu, gdzie się znajdujemy, właśnie był wykop z badań Muzeum Częstochowskiego w 2010, 2012, 3 sezony były badań wykopaliskowych. Ale badania wykopaliskowe już to były wcześniej i w roku 55 i w 66. Również prowadzili tu archeolodzy i z Muzeum Częstochowskiego i konserwator zabytków archeologicznych ówczesnych. Posiadanie na swoim terenie takiej historycznej perełki to oczywiście duża zaleta, ale ważniejsze jest, by umieć taki fakt dobrze wykorzystać. A z tym mstowskie władze samorządowe radzą sobie doskonale. By jak najlepiej oddać atmosferę życia dawnych Słowian, zaproszono do współpracy fachowców. Grupę rekonstrukcyjną Żelazny Wilk, Muzeum Częstochowskie, Bractwo Wodcina Raruk z Krakowa i Jurajskie Stowarzyszenie Nowa Tradycja. Rekonstruktorzy mają to do siebie, że właśnie oprócz tego, że sami żyją tymi wiekami, tą rekonstrukcją, staramy się przybliżyć te okresy ludziom, że tak powiem, no może nie postronnym, ale zainteresowanym, bo jednak jeśli ludzie tutaj docierają, to znaczy, że są zainteresowani. A dużo takich miejsc jak Gąszczyk jest w Polsce, gdzie wy jeździcie? To znaczy jest kilkanaście imprez takich poważniejszych. No tu Gąszczyk jest pod tym względem wyjątkowy, że rzeczywiście nie ma to jakby takiego wymiaru czysto festynowego, jak w większości, czyli nie ma baloników, hamburgerów, wiat, piwa z nalewakami, tylko, że tak powiem, coraz no, dużo zaangażowanych ludzi w historię. W tamtych czasach skórownictwo było, że tak to określę, oddalone od każdej wioski na maksa, jak się dało. Najczęściej było zlokalizowane w okolicach bieżącej wody, typu rzeka, ponieważ zużywano masakryczną ilość wody do produkowania skór, ponieważ to wszystko musiało być płukane, po każdym razie woda była wylewana, więc wiadomo, nie było, można było używać drugi raz tej samej wody. Tu akurat jest tylko podpłomyk, czyli taki pierwowzór pleba. Wyższe sfery bogaci jedli pieczone białe pieczywo, a plebs, bodzy ludzie, no, karmili się takimi podpłomykami. Wypiekali je z samej mąki, wody i soli, nic więcej. Robili jeszcze zaczyn. To były takie bogatsze te podpłomyki, a takie zwykłe, bez zaczynu, bez zakwasu tak zwanego, to były przaśne. Czyli takie mniej więcej jak dzisiejsza maca, tak smakują. Wypiekano je na kamieniu, na patyku, bo można było również, mówiłam tutaj dzieciom, zwykły patyk na kiełbaski, jak mają w terenie, nawijają ten placek do ogniska i po chwili podpłomyk jest gotowy. Więc takie było pieczywo w średniowieczu. Wytwórstwo, wykorzystanie świecy we wczesnym średniowieczu to rzeczywiście było powszechne? Głównie było wykorzystywane w różnych obrzędach, kościołach, przy obrzędach religijnych, w takich miejscach kultu. Przy na przykład takich światowidach, jeżeli jakieś kobiety siedziały i pilnowały właśnie takiego świętego płomienia albo coś, no to wtedy były używane. A tak do domowego użytku głównie były używane świece łojowe, które były o wiele tańsze w wyprodukowaniu niż woskowe, no bo jakby wtedy nie było stearyny ani nie było parafiny, był albo wosk, albo łój.
Szereg warsztatów przygotowanych przez rekonstruktorów sprawił, że ta wyjątkowa lekcja historii na długo pozostanie w pamięci wszystkich, którzy mieli okazję wziąć w niej udział. Były też gry terenowe, poszukiwanie skarbu oraz to, co dla wielu stanowiło największą atrakcję – pokazy uzbrojenia i walk z X i XI wieku. Jeśli ktoś był bogaty, to używał miecza, chodził w pancerzu, miał szłom, czyli hełm, czasem skitom, na przykład włosiem końskim, i był dobrze opancerzony, tak jak tam panowie. Jeśli był biedniejszy, no to najbiedniejsi biegali w koszulach albo w kaftanach. Czy kaftan to jest taka po prostu grubsza kurtka przeszyta na przykład sowcy z runowczego. I walczyli bronią drzewcową, czyli właśnie toporkami, toporami, włóczniami. Organizatorom bardzo zależało, by średniowieczna wioska, w jaką na czas pikniku ponownie zmieniło się Grodzisko Gąszczyk, wyglądała jak najbardziej prawdziwie. W trakcie obozowania trzeba więc było radzić sobie na przykład bez prądu, a i walki prowadzone były z ogromną determinacją, dzięki czemu wyglądały naprawdę realistycznie. To jest nasze nemezis po prostu. Tłumaczenie cały czas ludziom, że stan rycerski wchodzi w późnym średniowieczu. Wczesne średniowiecze opiera się na troszeczkę innych zasadach militarnych. Tutaj książę, czyli możnowładca, sam opłaca swoją drużynę. Jego drużynnicy mają od niego sprzęt, dom, czyli dach nad głową. Jest nawet zapis, że chrobry swoim drużynnikom płacił dary ślubne dla przyszłych małżonek, więc dbał o nich po całości. No ale, proszę Państwa, to był odpowiednik współczesnego gromu. To była militarna elita. Piknik trwał 2 dni, a odwiedzali go zarówno uczestnicy indywidualni, jak i całe szkolne klasy, których wychowawcy zdecydowali się w ten właśnie sposób uatrakcyjnić ostatnie dni roku szkolnego. Co Ci się najbardziej podobało? Że wykopywaliśmy różne rzeczy. Podobają Ci się rycerze w ogóle? Tak. To są raczej wojowie. Myślisz, że dużą siłą fizyczną trzeba się było wykazać? Tak. A powiedz, jak Ci poszło w bitwie? Dobrze. Mi się podobało najbardziej szkoła walki. Dlaczego akurat szkoła walki? No, można przećwiczyć różne strategie i takie rzeczy. A coś takiego bardziej dla dziewczynek jest też? No, można ćwiczyć strzelanie z łuku. Piknik rycersko-archeologiczny w Gąszczyku zdążył już na stałe wpisać się w kalendarz imprez organizowanych przez mstowski samorząd. Dlatego miłośnicy historii już dziś śmiało mogą planować wizytę na kolejnej edycji.